No i kobieta, piękna kobieta, Pretty Woman również z nami, Marta Surnik, witaj. Dzień dobry, dzień dobry. Ale my ten czerwony dywan zaczynamy dzisiaj smutną wiadomością. Zmarła aktorka Judyta Turan. Aktorka znana chociażby z takich seriali jak Klan czy M jak Miłość. Walczyła z nowotworem piersi przez 2 lata. Nawet tutaj w studiu Pytania na Śniadanie w 2019 roku była gościem, zasiadała na kanapie i wspieraliśmy ją, namawiając do zbiórki na leczenie. Judyta była bardzo dzielna, niestety osierociła 2 córki, ale tuż przed odejściem udało jej się spełnić marzenie, nakręciła film krótkometrażowy, w grudniu była jego premiera, nazywa się Szóste życie, zatem wszystkich zainteresowanych zapraszamy, żeby gdzieś nie mają okazję, odnaleźli sobie ten film. Takie historie nie zawsze kończą się dobrze, ale jest to przestroga również, żeby się badać i żeby regularnie sprawdzać swój stan zdrowia i oczywiście jest nam bardzo przykro z tego powodu. Zostawiła po sobie 2 piękne córki, którym tak, zostawiła również wspaniałe wspomnienie, również ten film krótkometrażowe będzie dla nich pewnie pamiątką, prawda? Zgadza się. Natomiast dzisiaj są walentynki i mówimy dużo o miłości, ale ta miłość nie zawsze kończy się dobrze i nie zawsze jest happy end. Mm-hmm. I tutaj chciałabym opowiedzieć historię Agaty Kuleszy. Zacznę od tego, że przede wszystkim pani Agata Kulesza jest niesamowitą aktorką. Wakacji i czasami faktycznie miała wrażenie, że mogą mieć jej dosyć, bo bardzo dużo, miała dużą potrzebę przegadania sytuacji. Że no czasami... tak, jest, jak jest samotna już teraz, prawda, to faktycznie tej rozmowy brakuje pewnie takiej doby. Spędzając z nią takie wakacje, ale co ważne, powiedziała, że będąc 23 lata w związku, dopiero teraz miała okazję poznać siebie już taką dojrzałą i że zdziwiła się, że ma w sobie tyle cierpliwości i tyle samoakceptacji do siebie. Teraz to życie cudownie wykorzystywała. A jeszcze ważne, bo dzisiaj w kontekście walentynek powiedziała, że gdyby na tym etapie życia szukała partnera, to szukałaby w nim zupełnie innych cech niż na tym etapie wicia gniazda. Że teraz jest jednak zupełnie inną, dojrzałą kobietą. A ponieważ dzisiaj walentynki, zatem życzymy oczywiście wszystkiego najlepszego w życiu prywatnym. I znalezienia tej miłości oczywiście, tej drugiej połówki, wymarzonej absolutnie. I a propos drugiej połówki, jedna z najbardziej popularnych, najbardziej znanych par w show biznesie. Mam wrażenie, że w ogóle wszechczasów. Justin Timberlake i Britney Spears z sytuacji, z tego systemu, w którym tkwił i że na niektóre tematy wypowiedział się w taki sposób, w który być może nie powinien. I w tym oświadczeniu zarówno przeprosił Britney Spears pierwszy raz po 20 latach od tamtej sytuacji. No dojrzał do tego. Jak i piosenkarkę Janet Jackson. Że może sobie pozwolić na więcej. Wtedy robiąc tę karierę być może musiał słuchać się po prostu osób trzecich. Marta, jakieś dobre wiadomości masz? Absolutnie, mam dobre wiadomości. Obiecałam, że ogłaszając, że Emilia Komornicka Klinstrakt została mamą po raz drugi, dowiemy się po prostu, jak ma na imię jej. Jeszcze sporo dobrych wiadomości, więc zapraszam serdecznie. No to zostajemy razem z Martą, czekamy na kolejne informacje z czerwonego dywanu ze świata show biznesu. A co jeszcze? Zobaczmy.